Także dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Cieszymy się, że jesteście i powoli, słuchajcie, zaczynamy. Będą się jeszcze pewnie dodatkowe osoby logowały. Dzień dobry wszystkim, których znamy, których nie znamy i tych, którzy już stanowią no, takich regularsów, czyli osoby, które się tutaj logują co piątek i jak słyszeliśmy, nawet czekają na te spotkania, co no, ogromnie jest dla nas też miłe. Słuchajcie, to nie byłoby takie bez Was, nie byłoby takie bez Państwa, więc też od razu powiem, piszcie tam, wrzucajcie komentarze, pytania, to co się od razu u Was pojawia. Tym bardziej, że temat dzisiejszy, porażki i sukcesy, to myślę, że temat, który zdecydowanie jest ważny dla wszystkich. Ja w ogóle bardzo ten temat lubię z tego powodu, że jest niezwykle kontrowersyjny. I dla psychologii, i dla filozofii, i dla naszej praktyki życia i rozwoju. I kiedy się zastanawiałam nad tym, to jak widzieliście w naszym tytule, myśmy taki zrobili przewrotny tytuł, mianowicie pisaliśmy o ponoszeniu sukcesu i odnoszeniu porażek. I się tak właśnie zastanawiałam, skąd takie źródło słów, że ktoś poniósł porażkę, gdzie on ją poniósł i co z nią dalej zrobił, jak również, że odniósł sukces, gdzie on go odniósł i gdzie go położył. W związku z tym zmieniliśmy to, że będziemy jednak nosić ten sukces i odnosić gdzieś tą porażkę, co jakoś zdecydowanie bardziej mi leży. Natomiast zupełnie poważnie, jak się okazuje, możemy mieć duże obawy i przed jednym, i przed drugim. Obawiać się porażek, co jak się okazuje jest dosyć, bywa katastrofalne dla naszego rozwoju. I możemy się też obawiać sukcesu, co bywa też katastrofalne dla naszego życia. Dlatego, że możemy się go obawiać właśnie dlatego, że moglibyśmy uświadomić sobie, że za to życie mamy swoją własną, ponosimy odpowiedzialność. Marku, zacznę jednak od ciebie. Ponieważ w swojej metodzie biegun opisałeś właśnie te dwa aspekty działania i życia tak naprawdę, sukcesy i porażki, jako dwa bieguny. Jak to u ciebie we współrzędnych twojego świata wygląda? Znaczy tak jak właśnie, tak jak myślę o porażkach i sukcesach, to w zasadzie jedynym faktem dla mnie to jest droga, którą się idzie. I jakby porażka sugeruje jakieś zatrzymanie na tej drodze i brak ciągu dalszego albo zły ciąg dalszy, a sukces jakby sugeruje, że ten ciąg dalszy jest stoi otworem, prawda? Tak się nawet mówi, że no, porażka to jest failure nawet po angielsku, czyli upadanie, a sukces uskrzydla. Ale właśnie w moim przypadku, tak jak sobie pomyślę, to dwie czy trzy największe moje porażki życiowe były drogą do największych moich sukcesów, czyli bez tych porażek, w cudzysłowie oczywiście, bo to w ogóle jest jakby, słowa nieraz mają takie znaczenie, które gdzieś prowadzi gdzieś indziej, w ogóle opisuje coś innego, porażka to jakby razić, tak, że coś nas razi, a tymczasem porażka może zwraca naszą uwagę na coś, uczy nas czegoś. Podam taki przykład, jedną z takich największych moich porażek w takim świadomym życiu, powiedzmy, tym takim dorosłym, nazwijmy to, życiu, to było to, że chciałem opłynąć świat dookoła jachtem. Budowaliśmy ten jacht z przyjaciółmi przez mniej więcej no, 2 lata. Rzuciłem studia z tego powodu i znalazłem się, mieszkałem w namiocie w Górkach Zachodnich. No i okazało się, że ten jacht, kapitan służby bezpieczeństwa powiedział, że ten jacht nigdy nie wypłynie z Polski. I jakby w tym momencie, jakby tak jacht, nie mogłem tego wypłynąć, jacht skończyliśmy, nie mogliśmy nim wypłynąć i w sumie jakby te wszystkie marzenia, które miałem, legły w gruzach i kompletna porażka, tak? Jacht, który jest zrobiony, nie mogę nim wypłynąć, rzuciłem studia. W konsekwencji jakby tego wszystkiego znalazłem się w Hamburgu z kwotą odpowiadającą mniej więcej teraz 5 euro i no kompletnie na dnie jakby. Ale jakby dzięki to mi otworzyło tak naprawdę drogę do biegunów, bo jakby pobyt w Hamburgu nauczył mnie
podstaw biznesu, tego jak funkcjonuje nowoczesna gospodarka, co dało jakby podwaliny pod firmę, którą potem stworzyłem. Też mój jakby przez to zamknięcie tej możliwości opłynięcia świata postanowiłem wrócić do tych marzeń właśnie o biegunie. I kto wie, gdybym opłynął wtedy, nawet popłynąłbym w ten rejs i opłynąłbym ten świat dookoła, to na pewno być może zamknęłoby ten sukces, w cudzysłowie, zamknąłby mi drogę do wielu innych rzeczy. Także nie zamieniłbym tej porażki, chociaż wtedy się czułem fatalnie. Nawet dziś mam chyba tutaj książkę, o właśnie, tu mam swój pamiętnik, który wtedy pisałem, i pamiętam, że byłem kompletnie, nawet nie będę go cytował, ale tutaj chyba jest właśnie Hamburg, od 2 miesięcy jestem w tym mieście, czasem jest ciężko, czasem mniej, wszystko tu obce i ciężkie, powietrze też. Nieraz pracuję nad Elbą, pływają tam statki, jeden za drugim, jak tramwaje. Raz udało mi się zobaczyć Polski, z Gdańska. Tylko praca mi już potem nie szła. Ale w sumie to jakby też napisałem coś takiego, że jakby z jednej strony, że... to jest nawet takie fajne zdanie na koniec. Doszedłem do miejsca, gdzie trzeba jeść kamienie, żeby móc spojrzeć w lustro, żeby czuć się człowiekiem. Ale to nie tak prosto, trzeba jeszcze ich szukać. A wokół puste zabawki. Muszę uważać i szukać kamieni, póki jeszcze są. Póki jeszcze mam zdrowe zęby i 24 lata na karku. Także musiałem być dosyć zdeterminowany, żeby szukać kamieni, żeby je jeść. Natomiast nie wiem, wracam jakby do tej porażki. Także ta porażka de facto otworzyła mi drogę do sukcesu. Taką następną porażką dla mnie to było to, że nie przyszedłem Antarktydy w poprzek, co z kolei otworzyło drogę do wyprawy z Jaśkiem Melą. Także ja teraz jakby jak patrzę na sukces i porażkę, to dla mnie tak naprawdę najważniejszy jest ciąg dalszy. To jest pewne doświadczenie, które do nas przychodzi, które czegoś nas uczy. No, jeżeli byśmy tak popatrzyli na to nawet matematycznie, to jeżeli pomyślimy o sobie jako pewnej całości, która ma powiedzmy pewien potencjał, niech ten potencjał będzie tym prostokątem. I teraz porażka mówi nam o tym, że gdzieś na przykład w tym fragmencie musimy coś poprawić, ale wtedy być może wykorzystamy cały potencjał, więc jakby nie możemy się skupić na tym, tylko i wyłącznie na tym, jakby tym kwadracie, tym małym fragmencie porażki, ale na tym, co to może uwolnić, krótko mówiąc. Więc być może ten z kolei fragment blokuje to, że tutaj mamy jakiś mały brak, brakuje jakby też, znaczy powoduje, że nie możemy tego potencjału uwolnić. Także ja, oczywiście no każdy chce odnosić sukcesy, prawda, ale życie nauczyło mnie tego, że sukces i porażka to są tylko etapy po drodze, to są dwie strony, jakby moneta ma awers i rewers, prawda, więc jakby ważniejsze jest, co zrobimy z tym doświadczeniem, niż jakby zatrzymywanie się na samym jakby w tym punkcie porażki i sukcesu. Ważny jest ciąg dalszy tak naprawdę.